Profesor. Pyrć. Kolejnej fali może nie być. Dwa warunki, profesor. Krzysztof Pyrć. Kolejnej fali nie będzie. Dwa warunki. Kwiecień będzie trudnym miesiącem w walce z pandemią koronawirusa, przyznaje wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. Ma jednak optymistyczną prognozę. Jeżeli wiosną i latem nie zaniedbamy szczepień i jeżeli natura nie wykręci nam numeru, to jesienią już nie będzie kolejnej fali, mówi. W Polskim Radiu 24 wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii i Uniwersytet Jagielloński wyraził nadzieję, że szczepienia, które już się rozpoczęły i będą kontynuowane całe lato, zmienią oblicze pandemii. Jeżeli przestaniemy się szczepić wraz z nadejściem sezonu wiosennego i letniego, zaniedbamy szczepienia, uznając, że już wszystko się skończyło, to jesienią znowu będzie taka sama sytuacja. Ale jeżeli dalej będziemy się szczepić i natura nie wykręci nam numeru, to kolejnej fali nie będzie, mówił profesor Pyrć. Jak przekonywał, nie wrócimy do takiej zupełnej normalności, bo część osób nie odpowie na szczepienia, część osób nie będzie mogła się zaszczepić, więc dalej będą te ciężkie przypadki, ale w zupełnie innej skali. Miejmy nadzieję, że teraz jest ostatni raz, kiedy doświadczamy kolejnego wzrostu zachorowań, dodał. Dopytywany o prognozy pandemiczne profesor Pyrć odparł, nie będę przepowiadał przyszłości, ja wierzę matematykom, którzy modelują obecne wydarzenia. Te modele wskazują, że kwiecień będzie bardzo trudny. Pyrć wskazywał również na konieczność dalszego testowania, utrzymywania obostrzeń oraz wykonywania szczepień, które, mówił, są kluczowe. AstraZeneca. Wirusolog wskazuje na dane pytane o zawieszenie szczepień preparatem firmy AstraZeneca w kilku krajach Unia Europejska w związku z obawami, że może on powodować zagrzepy krwi, ekspert odparł, wydaje się, że to jest głównie popłoch. Tak jak w przypadku pandemii, tak i tu trzeba zachować troszkę zdrowego rozsądku. Doniesienia, że szczepionka ta powoduje zagrzepice, zostały przekazane do Europejskiej Agencji Leków EMA i są poddawane szczegółowej ocenie. EMA sprawdziła częstość występowania zagrzepicy i wstępna analiza pokazała, że ona nie jest wyższa u zaszczepionych niż u niezaszczepionych, co bezpośrednio sugeruje, że ten związek jest bardzo ulotny, jeżeli w ogóle istnieje, tłumaczył. Zwrócił również uwagę, że zaszczepionych tym preparatem zostało już wiele dziesiątek milionów ludzi i, wskazał, te dane zbiorcze wydają się być wiarygodne. Jak jednak podkreślił, EMA kontynuuje badania i wydaje jasne rekomendacje, że nie ma podstaw, by wstrzymywać szczepienia. Zauważył też, że stosunek ryzyka do korzyści przeważa na rzecz korzyści. Bardziej szkodliwe może być blokowanie szczepień, niż stosowanie ich, podkreślił profesor Pyrć. Dodał, że czekamy na ostateczny werdykt EMA, który ma być ogłoszony w czwartek.